Podcast Krew Mózg. Ludzie, rozwój zawodowy i pasja w medycynie. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Podcast Krew Mózg. Dzisiaj moim gościem jest... Marcin Jachimiak, ratownik medyczny, pielęgniarz, specjalista zarządzania w ochronie zdrowia. Maciej Latos, zapraszam. Cześć Marcin, miło mi Cię gościć po raz kolejny w moim podcaście. Dzień dobry Maćku i dzień dobry wszystkim słuchaczom. Słuchaj, dzisiaj chciałbym chwilę pogadać o tym, co wiele osób trapi gdzieś tam, kątem oka zerkam na fora internetowe, na Facebooka, na Instagrama i gdzieś tam ta dyskusja trwa, czyli o tym, co nas jątrzy w związku z pandemią i co zmienia to w organizacji naszej pracy i jakie my teraz mamy problemy w ogóle. No więc słuchaj, no jeżeli chodzi o organizację pracy, to przede wszystkim musimy pamiętać, że stan epidemii, który wprowadzono, to nie jest nadal stan wyjątkowy, czyli stan wojenny, ani stan klęski żywiołowej. I nadal obowiązuje nas i kodeks pracy, i prawo cywilne. Nie ma jakichś specjalnych wyjątków, jeżeli chodzi o przestrzeganie tego prawa. I pod tym względem absolutnie nic się nie zmieniło. Jeżeli czegoś nie ma zawartego w kodeksie pracy, albo nie ma czegoś zawartego w kodeksie postępowania cywilnego i w prawie cywilnym, to po prostu tego nie ma. I rozporządzenia różnego rodzaju, zarządzenia, wewnętrzne regulaminy, dyspozycje naszych pracodawców tego nie zmieniają. A to jest... No właśnie, bo mam wrażenie, że gdzieś tam pojawia się taka lekka nutka paniki, że zaraz nas zamkną w obozach pracy i w zasadzie to już my nie jesteśmy pracownikami, tylko wyrobnikami i już nic nam nie wolno, a nadal mi się wydaje, że no, ja pracuję nadal w miarę normalnie, jakby moja umowa trwa, wykonuję swoje obowiązki, jakby niewiele się zmienia. Oczywiście no, są te różne przepisy prawa, które definiuje właśnie stan epidemii, no, bo one muszą być, nie? Ale co do zasady generalnie to jest tak, jak mówisz, nie? Czyli że jakby kodeks pracy obowiązuje i te umowy, które my podpisywaliśmy z różnymi podmiotami leczniczymi. Dokładnie tak. Bardzo częstym problemem, z którym się spotykam, jest to, że my jako pracownicy nie znamy treści własnych umów i dajemy się łapać na bardzo proste rzeczy. Przez ostatni czas, niestety trochę ta moja aktywność internetowa i taka nie tylko społeczna się odbija na mnie niekorzystnie, bo dostaję masę wiadomości prywatnych, e-maili właśnie z pytaniami takimi stricte prawnymi. No tak, które... widziałem twoje odpowiedzi zbiorcze już. Tak, odpowiedzi zbiorcze wynikają z tego, że jak się dostaje 40-50 wiadomości dziennie dotyczących różnych tematów, no to ja nie jestem w stanie wszystkim odpisać, bo wiesz, no za każdym razem pytam, jaki rodzaj umowy, co w umowie i tak dalej. No ale widzę, że pracodawcy wykorzystują te same triki, te same wytrychy, które niekoniecznie są zgodne z prawem. I no, naszym niestety największym problemem jest nieznajomość własnych umów o pracę i godzenie się na wszystko, bo niestety, jeżeli będziemy przyginać głowę i zgadzać się na różnego rodzaju rozwiązania, to one będą wprowadzane mniej lub bardziej legalnie. Z dużą niekorzyścią oczywiście dla nas. Jakbym ci miał... Śmiało. Jakbym ci miał podać na przykład kilka rzeczy, które są bardzo, bardzo teraz popularne. Zobacz, wprowadzono szpitale jednoimienne. Tak? I wedle rozporządzeń, jeżeli zostajesz oddelegowany do szpitala jednoimiennego albo twój szpital zostaje w ogóle oddelegowany do szpitala zagaśnego, do jednoimiennego, czy twój szpital zostanie przemianowany, to pracodawca powinien z tobą podpisać nową umowę o pracę i dać ci 150% płacy podstawowej. Tak jak przy oddelegowaniu czy z wojewody do szpitala zakaźnego, a tego nie robią. Tak, pracownicy zostają na dokładnie tych samych umowach, które mieli, a ich szpital zmienia status na zakaźny. A powiedz mi, a jeśli pracownik jest oddelegowany do oddziału, na przykład szpital jeszcze nie jest jednoimienny, ale już ma jakiś oddział no, zakaźny, tak? Czyli jakiś wydelegowany jakieś miejsce wyodrębnione, gdzie będzie tych pacjentów przyjmował, to czy taki pracownik, który już tam pracuje, a na przykład pracuje na oddziale intensywnej terapii, gdzie teraz będą przyjmowani tylko pacjenci z chorobą COVID-19, czy
ja w takim razie powinienem negocjować te Tak. 150%? Czy to mi się należy z Nie, automatu? nie. Właśnie problem niestety polega na tym, że u nas bardzo często i prawo pracy, i te wszystkie rozporządzenia są pisane na zasadzie dużej interpretacji. I teraz tak, jeżeli teoretycznie założenie było takie, że szpitale zakaźne i szpitale te jednoimienne przyjmują wszystkich pacjentów z COVID i z podejrzeniem COVID, a pozostałe nie. Tak to miało Aha, no ale wyglądać, ale niestety tak, tak to mówię. nie wygląda. Więc jeżeli twój szpital nagle zaczyna przyjmować takich pacjentów, to wy powinniście całą grupą pracowników pójść i negocjować z dyrekcją. To, żeby wam dali nowe umowy, to, żebyście dostali odpowiednie środki i podpierać się po prostu artykułami prawa, które już istnieją. Bo jakby mnie to nie dotyczy osobiście, aczkolwiek pytam, bo nie wiem, jak będzie w przyszłości. Może się okazać, że zaraz za 2-3 dyżury, jakby tak się stanie, nie? Jakby bo to się dzieje w różnych szpitalach. No, często jest ta sytuacja, że później ten szpital jest jednak za chwilę jednoimienny, no ale pewnie nie zawsze. Tak mi Właśnie, się wydaje tak, przynajmniej. masz rację, niestety jest to nie zawsze. Jeżeli powstaje nowy oddział i zostajesz do niego, bo żeby powstał oddział zakaźny, to musi on zostać wydzielony z placówki. I tak naprawdę wtedy dostajesz oddelegowanie na inny oddział, nie na swój własny, który powinno zostać na piśmie i możesz się na to zgodzić, nie zgodzić, możesz negocjować różne rodzaje zapisy w umowie. To nie jest tak, że jak się dostaje umowę o pracę, to nic nie można z tym zrobić. Czy umowę cywilnoprawną. Każda umowa podlega negocjacji, oczywiście w granicach prawa. Co do terminów, co do stawek, co do siatki płac, co do warunków, co do godzin pracy, co do tego, co powinien ci zapewnić pracodawca i w jakiej formie. Więc to jest wszystko Będąc negocjowane. przy płacy, powiedzmy, i przy finansach, tarcza antykryzysowa, zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych, bo jakby o innych teraz nie będziemy mówić, bo chodzi nam o naszą grupę zawodową. Ja przeczytałem wczoraj taki wpis, że ktoś ma bardzo dużą wątpliwość, zresztą to były nieodosobnione głosy, że to nie dotyczy pielęgniarek. Te wątpliwości są oczywiście bezzasadne. To dotyczy, jeżeli chodzi o tą ulgę, no znaczy ulgę ZUS-owską, czyli to, że państwo nam będzie płacić za tę część składek, to dotyczy pielęgniarek. Tylko musimy się zastanowić nad jedną rzeczą, czy nam się to w ogóle opłaca. Ja sobie to policzyłem, oczywiście to były takie szybkie wyliczenia w głowie, tak? I jeżeli płacisz, sporo z nas ma młode firmy i płacisz jeszcze ten niepełny ZUS, ten mały ZUS, no to nie jest tak, że zostajemy całość umorzona, bo to jest tylko ZUS-u, ale nie wiadomo co ze składkami zdrowotnymi, tego nie doprecyzowali. I tak naprawdę te prawo jest tak dziurawe, że jak masz mały ZUS, w moim przypadku, nie wiem, to gdzieś by było około 700 zł, łącznie ze składką zdrowotną, to kwestia niestety jest taka, że w normalnej sytuacji te składki odliczasz sobie od podatku. Czyli zmniejsza się twój przychód i możesz sobie to odliczyć normalnie od podatku. A tak to masz o 700 zł czy o 1500 więcej. I od tego musisz zapłacić podatek. W zależności od formy, tam liniowy, czy normalny dochodowy, tak, od progu, bramki i tak dalej. Więc podatek. Jak do tego sobie dodasz jeszcze kwestię, że byłaby ta składka zdrowotna, bo tego nie doprecyzowali. Szukałem, sprawdzałem to pod względem typowo prawnym. Nie wiem, jak się zachowają, bo to teraz dopiero pierwsze wnioski są rozpatrzane i tak naprawdę no w tym miesiącu pierwsze osoby nie zapłacą. Nie wiem, czy ta składka zdrowotna też będzie wyłączona. Jeżeli nie, no to w przypadku moim to było niecałe 200 zł ulgi. A dużo wypełniania papierów i podawania danych, których niekoniecznie chciałbym podawać. Okej, bo pytam właśnie o to, bo zastanawiam się, jakby skąd ta wątpliwość. No, jednak traktuje nas się zawsze w każdej innej kwestii jako samozatrudnionych. No, płacimy te same podatki, te same składki ZUS, a jednak część środowiska gdzieś tam miała wątpliwości. To mnie zdziwiło. Co z środkami ochrony osobistej, bo to jest chyba temat rzeka i to jest chyba też pewne zarzewie konfliktu, tylko właśnie nie wiem, czy to jest konflikt pielęgniarki kontra pracodawca, czy pielęgniarki kontra rząd, bo słyszymy różne głosy takie, że dyrektorzy nie otrzymują tych
tego sprzętu, że tam minister powiedział, że on się gdzieś tam po drodze gubi. Z drugiej strony ja widzę też takie zagrożenie, że wiele osób trochę nadinterpretuje zagrożenie, w sensie, że mam wrażenie, że chciałoby już w każdym szpitalu, na każdym oddziale pracować w full wyposażeniu, w sensie jakby w tym maksimum zabezpieczenia. No i też trzeba by się zastanowić, czy to jest zasadne. I takie mam wrażenie, że my po raz kolejny jako grupa zawodowa jakby pokazujemy to, że nie umiemy wyważyć gdzieś tam, znaleźć jakiegoś złotego środka, w sensie oczekiwania, realne oczekiwania kontra aktualna potrzeba, może tak powiem, nie? W sensie, wiesz o co mi chodzi, tak, że, tak. Że jakby jak najbardziej popieram to, że wszyscy powinni mieć środki ochrony osobistej zapewnione i tak dalej, natomiast zastanawiam się czasem, czy w niektórych aspektach nie powinniśmy jednak odpuścić, bo może one są jeszcze niepotrzebne, nie? Albo będą potrzebne za jakiś czas i może warto je zostawić na gorsze czasy, no bo według mnie, no to jest tylko moja opinia, no te czasy w Polsce no nie są jeszcze takie złe obecnie, jakby nie jesteśmy jeszcze chyba w takiej strasznej formie, znaczy jakby w sytuacji jeszcze patrząc na cały świat. Słuchaj, tu się muszę z tobą zgodzić, że jesteśmy tak naprawdę na początku epidemii, więc jeszcze ta najgorsza fala to jeszcze daleko przed nami, ale poruszyłeś bardzo wiele wątków, które trzeba niestety rozłożyć. Pierwszą rzeczą, o której mówiłeś, jest to przełożenie środków do obecnej sytuacji. Ja bym powiedział, że ugryzł to z trochę innej strony. My przez wiele lat zaniedbaliśmy kwestię środków ochrony osobistej. I to jest niestety prawda i to trzeba wziąć na klatę. To jest nasza wina. Nasza. Bo i oglądałem sobie ostatnio film dokumentalny, który się nazywa Pandemia. To jest taki na Netflixie. Polecam, żeby zobaczyć jedną, nawet pierwszy odcinek. Nie chodzi o to, czy on jest bardzo dobry, gorszy, nie. Pokazywali mały szpital wiejski, taki nazwijmy to w Stanach Zjednoczonych, gdzie był jeden lekarz i tak dalej. I mieli tam przypadek zwykłych pacjentów chorych na grypę. I do tych pacjentów infekcyjnych lekarz badając się ubrał w strój ochrony osobistej, w maseczkę, w przyłbice, we wszystko i pacjenci leżeli w maseczkach. Już na dzień dobry. I mówimy o grypie, tak? O grypie sezonowej. I właśnie problem niestety polega na tym, że mówimy z jednej strony o brakach, o przesadzie, a z drugiej strony my do tego doprowadziliśmy poniekąd sami, bo pozwalaliśmy na to, że w miejscach, gdzie są na przykład wykonywane toalety u pacjentów, no to tam fartuch foliowy na swój fartuch i rękawiczki, jazda dalej, tak? Maseczek tak naprawdę poza oddziałami zakaźnymi, poza typowo zakaźnymi oddziałami, szpitalami zakaźnymi, tych środków nigdy nie było, bo my o nie zabiegaliśmy. Nie zabiegaliśmy. No, ja się zastanawiałem, tak cofając wstecz, jeżeli chodzi o swoją... Cofając w swojej gdzieś tam pracy zawodowej, to tak naprawdę, jak tak myślę, to poza właśnie szpitalem zakaźnym i gdzieś jeszcze erką kardiologiczną, gdzie troszkę mieliśmy tego sprzętu, fartuchów jednorazowych i tak dalej, bo się zdarzali pacjenci z różnymi tam dziwnymi rzeczami, a to jakiś sepsom, a to z New Delhi, a to z innymi tymi, to tak naprawdę w szpitalach czy w przychodniach ja nie widziałem, żeby na co dzień były fartuchy jednorazowe, na co dzień, żeby odpowiednio ilość masek, żeby gdzieś była przyłbica i tak dalej. I przez troszeczkę nasze zaniedbania doprowadziliśmy do tego, że tych środków po prostu na co dzień nie było. I nagle nie jesteśmy w stanie wyprodukować takiej ilości masek z odpowiednimi filtrami, takiej ilości strojów ochrony osobistej, takiej ilości odpowiednich płaszczy, odpowiednich parametrach, takiej ilości gogli, takiej ilości przyłbic, bo po prostu nigdy tego u nas nie było. I tu się zgodzę z tobą, że pomimo tego, że ja popieram taką formę, że powinniśmy mieć do każdego pacjenta strój ochrony indywidualnej, to jest to niewykonalne. Ale bardzo ważna rzecz to jest znowu niewykorzystanie prawa. Po pierwsze, jest taki artykuł 210 Kodeksu Pracy, który mówi o prawie pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy. I on mówi, że w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa, dostaliśmy wytyczne z WHO, jakie powinniśmy mieć stroje. Tak, że to powinny być maski z filtrem, że to powinny być gogle, przyłbice i co ważne, nie fartuch flizelinowy, tylko strój barierowy. Tak, czyli przynajmniej te pełne fartuchy biohazardy.
i tak powinno to wyglądać. Potem nasz sanepid stwierdził, że tego nie mamy, to stwierdził, że zwykła maseczka chirurgiczna, która oczywiście ogranicza ilość drobnoustrojów, która się dostaje w jedną i w drugą stronę, ale nie zapobiega zakażeniom. Czy zwykła przyłbica bez maski, czy fartuch flizelinowy, który po 20 minutach przesiąka na drugą stronę wszystko absolutnie, co na sobie mamy, tak? Więc my pozwoliliśmy na obniżenie standardów, nie stosowaliśmy tego prawa pracowniczego, bo tam jest co prawda wyjątek, który się wszystko rozbija, tak? Czyli to, że tam jest w takim podpunkcie piątym, że nie dotyczy pracowników, których obowiązkiem jest ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Ale ale to chyba w ogóle chyba był wyrok Sądu Najwyższego, tak, w sensie, że to nie było w ustawie. Tak. Nie, to jest bezpośrednio artykuł 5, to jest tak, źle mówię, poczekaj, to jest artykuł 210 Kodeksu Pracy i to jest podpunkt 5, że jest to wykluczenie. Tylko to wykluczenie stricte dotyczy sytuacji, w której jest zagrożenie zdrowia i życia pacjenta. Czyli jeżeli mam NZK, to wtedy nie biegnę po strój ochrony indywidualnej. Nie mówię, że nie będę wykonywał, wiesz, tam resuscytacji i ALS-u, dlatego że nie mam stroju. Tak? To jest to wykluczenie. Że zakładam to, co mogę i staram się ratować to ludzkie życie. Ale jeżeli nie mam stroju indywidualnego, a dostałem zlecenie na rutynowe pobranie krwi, to mogę odmówić. Bo rutynowe pobranie krwi do badań jest badaniem, które nie... bez którego w wyniku nie ma zagrożenia zdrowia i życia pacjenta. I to należy sobie uświadomić, tak? W sytuacji, w której masz zagrożenie zdrowia i życia, odmówić nie możesz, ale w sytuacji, kiedy jest to jakaś rutynowa rzecz, która nie wprowadza tego pacjenta w zagrożenie zdrowia i życia, to jak najbardziej możemy odmówić wykonania tej czynności z braku ochrony środków osobistych. I jeszcze kolejna sprawa, o której trzeba pamiętać, bo jak już tak lecimy prawnie, to żeby nie, już tego nie rozbijać, są jeszcze artykuły kodeksu karnego. Medyk, który nie ma na sobie stroju ochronnego, jest potencjalnym źródłem zakażenia. Bo nie oszukujmy się, każdy z nas, bo głównie to będą do twojej podcasty słuchają osoby ze środowiska, więc dajmy sobie sprawę na przykład, że pracując w takiej przychodni, tak? Pielęgniarka przychodzi w jednym fartuchu, pobiera 40 osób dziennie rano, potem w tym samym fartuchu idzie ze strony zdrowej, znaczy chorej na zdrową, idzie szczepić dzieci. Gdzie się spotyka z dziećmi i z ich rodzicami, a w międzyczasie między tymi szczepieniami z powrotem lata na stronę chorą, robić EKG, robić wymazy, robić strep testy, robić glukozę z palca i inne rzeczy osobom chorym. W momencie, w którym nie ma tego stroju, to ona z artykułu 160 kodeksu karnego naraża na niebezpieczeństwo utraty zdrowia albo nawet uszczerbku na zdrowiu pacjentów, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat. I my to robimy świadomie, bo jesteśmy osobami medycznymi. Tak? Czyli wiem, że jeżeli nie założyłem fartucha do osoby, która przyszła mi zainfekowana, nie wiadomo czym, a potem poszedłem szczepić dziecko, to ja na swoim fartuchu ten syf przeniosłem na dziecko. Tak? Więc to jest kodeks karny dotyczący nas. A dotyczący pracodawców jest jeszcze coś takiego fajnego, że kto będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy, to jest artykuł 220 kodeksu karnego, nasz pracodawca jest odpowiedzialny za naszą higienę i bezpieczeństwo pracy i nie dopełnia tych obowiązków, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. A jeżeli robi to nieumyślnie, czyli nie ma wytycznych, no to wtedy ewentualnie może mieć ograniczenie wolności do roku. Tak? Mhm. Czyli nasz pracodawca, który nie zapewnia nam środków ochrony osobistej pomimo wytycznych, łamie artykuł 220 kodeksu karnego. No dobra, Marcin, ale jakby to jest w ogóle to, co mówisz, jakby bardzo dobrze wygląda, nie? Ale jeszcze zanim to powiem, to jeszcze jakby nie dygresja, ale to wrócę do tego, co mówiłeś o tym, że my sami do tego dopuściliśmy. Tak. To ja tylko taką w formie anegdoty pamiętam, jak przyszła do nas ta sekcja cała epidemiologiczna sprawdzać zużycie płynu dezynfekcyjnego i się okazało, że jest dużo, dużo za małe. No i się zastanawialiśmy, co z nim robić, podczas gdy teraz się okazuje, że nagle wszyscy maniakalnie wręcz dezynfekują ręce i zastanawia mnie jedna rzecz, w sensie, że teraz jest taki trend wrzucania jakby swoich zbolałych twarzy i dłoni do internetu, no i się zastanawiam, że jeśli ktoś wykonuje procedurę dezynfekcji rąk
do jakby w dobie epidemii, to według mojej opinii skromnej, ona się nie różni niczym od tej procedury, która istniała do tej pory. W sensie ta procedura się nie zmieniła. I w takim razie trzeba byłoby sobie zadać pytanie, co się zmieniło jakby w naszym postępowaniu, że teraz nagle te ręce są w opłakanym stanie, a wcześniej nie były, skoro wcześniej tak samo powinniśmy dezynfekować ręce do tak, no jakby tak samo jak teraz, nie? Czy to jest jakby wynik tego, że my nagle teraz wreszcie robimy to jak trzeba, czyli dezynfekcja przed, po kontakcie z pacjentem i tak dalej, czy jednak z kolei teraz zużywamy za dużo środków, bo robimy to już automatycznie, trochę instrumentalnie. To jest tylko taka, może takie w sumie tylko pytanie rzucone ku refleksji. A druga rzecz, o której powiedziałeś, też bardzo istotna, czyli to, że my przyzwyczailiśmy do tego braku, znaczy do tego nieużywania sprzętu może, znaczy do braku sprzętu przez to, że on nigdy nie był potrzebny. Ja pamiętam, że u mnie jeden taki lekarz anestezjolog zawsze intubował w okularach ochronnych. I te okulary były zazwyczaj jedne, gdzieś tam na oddziale się walały, bo nikt tego nie używał. I wręcz w którymś momencie usłyszałem nawet pewne takie podśmiechujki, można powiedzieć, z niego, że robi się tutaj na amerykańskiego doktora, bo tutaj zakłada maskę z tą taką ala przyłbicą albo zakłada okulary, nie? Tak. Podczas gdy teraz nagle wszyscy chodzą w okularach. To... Wszyscy intubują w okularach, nie? Więc to tylko taka dygresja. A to, co o czym chciałem powiedzieć, to tak przechodząc do tego meritum już, to co mają zrobić pielęgniarki na oddziałach według ciebie, jeśli pracodawca mimo tych wszystkich aktów prawnych, które podałeś, tych artykułów i tych paragrafów, jednak nie zapewnia na przykład tych podstawowych środków? Zgłaszać? Bo ja już nie mówię, bo ja już nie mówię o kombinezonach, ale mamy, wiesz, mamy braki maseczek, które używamy, chirurgicznych, które używamy przecież cały czas do innych procedur, szczególnie na oddziałach intensywnej terapii, na SOR-ach, w izbach przyjęć, na bloku, tak, i na R-kach i tak dalej. Rękawiczek brakuje czasem nawet. W sensie, co mają zrobić pielęgniarki, bo widzę, że jakby z tym też jest duży problem, bo to też jest cały czas, są gdzieś tam pytania o pomoc i zresztą te apele w mediach, tak, i te tak zwane prawdziwe historie, bo pielęgniarka ze szpitala opowiada, jak jest. Są dwie ścieżki. Albo ścieżka robimy wszystko zgodnie z prawem, i chronimy i siebie, i pacjentów, albo ścieżka pozwalamy na prowizorkę. Ścieżka numer jeden, czyli chronimy siebie, pacjentów i robimy wszystko zgodnie z prawem, polega na tym, nie mam stroju ochronnego, nie wykonam tej czynności. Wykonam tylko czynności, które w momencie ich odmówienia zagrażają zdrowiu i życiu pacjenta. To jest opcja numer jeden, która zmusza pracodawcę, zmusza system do reakcji. Do tego, żeby nasz premier, nasz minister zdrowia i reszta naszego rządu stwierdziła, że skoro szpital nie może działać, bo personel nie chce, to kolejny transport maseczek nie pójdzie do komisji wyborczych albo do innych rzeczy, tylko pójdzie do tego szpitala. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, możemy pozwalać na to, żeby było jak jest. Czyli pracować bez środków ochrony osobistej, pozwalać, żeby być... Tak to jeden z naszych kolegów ujął, nie? Że mamy powódź i jest dziurawy wał i oni naszymi ciałami ten wał łatają i naszymi rodzinami. No i na to po prostu pozwalać. Pracować bez środków ochrony osobistej, roznosić ten syf między pacjentami i zanosić ten syf do domu. To są tylko dwie opcje. Nie ma opcji pośredniej. Nie ma opcji pośredniej. Albo pracujemy tak, jak powinniśmy, zgodnie z procedurami, albo nie. I jeszcze ci odpowiem jedną rzecz, bo mówiłeś o tych środkach ochrony osobistej, tak? I o tych płynach i tak dalej. Ja ci powiem jedną taką, troszkę już jestem pielęgniarzem i troszeczkę w różnych miejscach pracowałem. Dopóki nie pracowałem w zakaźnym, nie wiedziałem tak naprawdę, oni mi tam nauczyli zakładać i ściągać rękawiczki, zakładać i ściągać fartuch i odpowiednio dezynfekować ręce. Bo wzięli mnie pod lampę i sprawdzali, w jaki sposób robiłem, wiesz, dezynfekcję, w jaki sposób myłem i robili to wyrywkowo i pokazywali nam wielokrotnie techniki, szkolenia były za przeproszeniem do pożygu. I mam takie wrażenie, że po pierwsze my do tych procedur podchodziliśmy bardzo zlewczo, no bo jeżeli nie pracujesz w miejscu, gdzie jest duże zagrożenie, no tam zdezynfekował, ktoś ręce to zdezynfekował, tak?
czy była to jedna pompka, czy dwie, czy to było 30 sekund tak naprawdę, no to było, no była dezynfekcja, było odbębnione, stąd te mniejsze zużycie. A druga sprawa, teraz my nie dostajemy dobrych płynów, tylko jakiś syf do ochrony roślin. Jak sobie poczytasz czasami niektóre nazwy tego, co przychodzi na chobokach, to włosy stają na rękę. Wystarczy to powąchać czasem. Tak, to nie są, to są środki ochrony roślin, ja nie żartuję, naprawdę. Więc to są dwie Dobra. Rzeczy. Tak, i maski inne też. No, ja jak zobaczyli na przykład, jak zakładam fartuch, tak, bo mnie na to troszkę, bardzo pozdrawiam szpital zakaźny, który mnie dużo rzeczy nauczył, więc jak zakładam fartuch, to byli w szoku, bo ja na przykład te fartuchy, które są na napy zapinane z przodu, bo takie dostaliśmy, zapinam sobie na plecach. I proszę, żeby mi zapinali na plecach, żeby mi dziur, nie, z przodu. I to jest dla nich szok. Takie podstawowe rzeczy, które a brzmi zmieniam. Logicznie, tak, nie? Czy że zmieniam te fartuchy między pacjentami. Czy że nawet mówię, że jak siedziałeś 20 minut w tym fartuchu, a nie było pacjenta, to go ściągasz i zakładasz nowy. Co z tego, że nie było pacjenta? My też siebie zarażamy nawzajem. Tak? Siedzisz z kimś w jednym, on też jest potencjalnie zakaźny. Traktujesz go jak pacjenta potencjalnie zakaźnego. Kolegę z pracy czy koleżankę. Z kolegą, z koleżanką też się siedzi w masce. Dobra, Marcin, a powiedz mi, bo ja się tak zastanawiam nad jedną rzeczą i w sumie jeszcze, ja jeszcze nie wyrobiłem sobie chyba zdania na ten temat. Czy ty, co ty sądzisz o takim zjawisku, które do którego gdzieś tam niektórzy potencjalnie, jakby podświadomie dążą, niektórzy świadomie, że my w dobie pandemii, jak to określają, która za naszego życia jeszcze takie zjawisko nie wystąpiło i tak dalej, tamte pokolenie miało stan wojenny, my mamy teraz COVID. Czy my powinniśmy właśnie, czy dobrze by było, żebyśmy my wybierali jednak w imię wyższego dobra, w imię solidarności, jednak opcję pośrednią, o której mówiłeś, że jej nie ma, czyli kupowali sobie sprzęt na własną rękę, przymykali oko na pewne rzeczy, na pewne braki w imię czegoś takiego, że dobra, teraz jakby nie jest czas na to, żeby się przepychać z dyrekcją, nie jest na czas na to, żeby się z NFZ-em przepychać, z ministerstwem, teraz trzeba się spiąć, przetrwać to, a później będziemy działać. Słuchaj, to bardzo mądrą rzecz właśnie można... Nie ma opcji pośredniej, jeżeli chodzi o sprzęt, bo go albo masz, albo go nie masz. Nie możesz mieć częściowo tego sprzętu. Ale jest inna opcja pośrednia. Ta opcja pośrednia to jest ochrona prawna. To jest dążenie do tego, żebyśmy my jako medycy byli chronieni w inny sposób. Mówimy społeczeństwu prawdę, tak? Mówimy, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, jesteśmy mięchem armatnim rzuconym na front. Bo tak to wygląda. Jesteśmy mięchem armatnim, który w tym momencie nie ma absolutnie żadnych praw. I jeżeli sobie pośledzisz projekty ustaw kolejne, które przechodzą w tych tarczach antykryzysowych, to jest ograniczanie naszych praw. Jest takie powiedzenie bardzo mądre, że jeżeli chcesz ukryć kij, to go zanieś do lasu. A jak nie masz lasu, to posadź las. Ja jak rozmawialiśmy prywatnie przed chwilą, przed nagraniem, tak, to wspomniałeś o tym, że się tym trochę interesuję i projektami ustaw. W tych pierwotnych było tyle rzeczy, które zrobiłby z nas niewolników. Można by było brać kobiety w ciąży, kobiety z małymi dziećmi, dwoje rodziców medyków, bezpośrednio, normalnie angażować do pracy i rzucać na front tak walki. Teraz ograniczenia, jeżeli chodzi o odpoczynek, że na przykład pracodawca będzie mógł ci powiedzieć, że będziesz pracował na dyżurze, trafisz na pacjentów dodatnich, ale nie możesz wrócić do domu, tylko masz spać na przykład w namiocie pod szpitalem, tak? I pomimo tego, że nie jesteś w kwarantannie, nie jesteś dodatni. I po 6 godzinach cię obudzi, żebyś z powrotem pracował, czy po 4. Takie prawa różne dziwne próbują wprowadzić bocznymi drzwiami. Oczywiście, wiesz, no ja nie śpię po nocach, próbuję to wyłapać, nie tylko ja, no jest spora grupa, która to śledzi. I tak co i rusz podsyłamy, coś wiesz, a to chłopaki gdzieś tam z Porozumienia i Dziewczyny Zawodów Medycznych, a to izby lekarskie, a to gdzieś tam jakieś grupy pielęgniarskie to wyłapują, a to jakieś inne zawody. No ale idziemy niestety w tą stronę. I rzecz, którą my jako środowisko medyczne możemy zrobić, no bo cały czas nas szachują powołaniem, humanitaryzmem. Gadaliśmy kiedyś, uzgodniliśmy, że powołania w naszym zawodzie to nie mamy. Mamy być profesjonalistami. Ale mimo wszystko zostaje takie coś, że to jest nutka humanitaryzmu, nie? Więc my jesteśmy od tego, żeby pomagać ludziom i ratować ich nawet własnym kosztem. Więc mówmy prawdę,
zgódźmy się na to, że pracujemy bez tych ośrodków ochrony indywidualnej, ale oni nam mają je zapewnić jak najszybciej, bo nikt nie żąda tego, żeby nagle się pojawiło, nie wiem, 60 milionów masek z filtrami i 100 milionów, bo to są gigantyczne ilości, to nie jest 100 tysięcy, to są setki milionów fartuchów, biohazardów i innych rzeczy, to się nie pojawi. Ale dajcie nam ochronę prawną. Zróbcie na przykład to, że medyk, który zachoruje, niezależnie od formy zatrudnienia, jak trafia na kwarantannę albo trafia do szpitala, to ma ciągłość zarobku. Tak? Bo w tym momencie osoba, która jest na kontrakcie i trafi na kwarantannę albo trafi do szpitala, jest pozbawiona dochodu. No ona nie zarabia, a musi płacić raty, leasing i tak dalej. Drugą rzeczą to są ubezpieczenia dla nas zdrowotne bez wykluczeń. Tak? Czyli niezależnie, czy ja mam astmę, czy mam 5000 innych chorób, jeżeli jestem medykiem i złapałem COVID, nawet jeżeli nie stosowałem środków ochrony, no bo nie stosowałem, bo ich nie miałem, to mam ubezpieczenie na zdrowie, gdzie w ramach choroby dostaję jakieś ubezpieczenie, kasę, i na życie, że w ramach, gdybym umarł, tak, no to moja rodzina zostaje z jakąś tam ochroną. Są opcje takie, żeby z nas na przykład zdjąć opodatkowanie, no bo ja bardzo chętnie, jeżeli bym miał możliwość, kupiłbym sobie półmaskę i kupował do niej filtry, tak, ale okej, no to obniżcie mi podatek albo zdejmijcie ze mnie podatek dochodowy, żebym ja miał środki na zakup tych środków ochrony indywidualnej, jeżeli państwa na to nie stać i szpitala, żeby mi zapewnić. Jest mnóstwo takich kluczków prawnych, które można zrobić. Ja o tym oczywiście mam to gdzieś zapisane w większej formie, więc do zrobienia, które tak naprawdę mogą nas w pewien sposób chronić, tak? Czy w przypadku, nie wiem, POZ-ów, które są na pierwszej linii frontu i są dziurawe, bo są na pierwszej, pacjenci z podejrzeniem koronawirusa mogą przyjść do POZ-u. No to tam, skoro nie ma jakichś dodatków, innych rzeczy, dodatkowej puli pieniędzy, to można podnieść stawki kapitacyjne za pacjenta, tak żeby ten POZ, bo mamy, to jest pierwsza linia, która padnie, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia. POZ-y mamy w formie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, które utrzymywały się z kontraktu i ze zleceń prywatnych, ze szczepień, z innych tego typu rzeczy. Teraz te zlecenia prywatne zostały mocno ograniczone i POZ-y po prostu finansowo za 3, 4, 5 miesięcy nam przychodnie popadają. Więc jedynym sposobem jest zwiększenie stawki POZ-owskiej za każdego pacjenta. Tak? No i tutaj idziemy w tą stronę. Okej, nie mamy środków, nie urodzimy ich. To jest ten złoty środek, o którym mówisz, tak? To dajcie nam ochronę prawną, dajcie nam ochronę finansową, tak żebym ja szedł do pracy, wiedział, że tej pracy nie stracę, że nie zarobię mniej, ja nie chcę dodatków nie wiadomo jakich. Ja chcę mieć gwarancję, że idąc do pracy jestem chroniony, chociaż w taki sposób, że moja rodzina w razie czego nie zostanie na lodzie, ani że ja nie zostanę na lodzie. Tak, że będzie Marcin, pod tym względem dobrze. Tak, to jest w ogóle... To, co mówisz, to mam jeszcze masę pytań, ale to niestety musimy pozostawić na kiedy indziej. Ostatnie pytanie, bo to też jesteś człowiekiem, którego bardzo szanuję i szanuję twoje opinie, więc jeszcze jestem, na koniec chciałem się zapytać o jedno. Co ty uważasz o tej całej akcji z jednej strony, o bohaterstwie generalnie, bo mówiłeś o profesjonalizmie, mówiliśmy o powołaniu chwilę, bohater, w sensie z jednej strony jakby, czy czujesz się bohaterem? W takim ujęciu pytam, bo z jednej strony społeczeństwo gdzieś tam nas gloryfikuje, jest dużo memów, superbohaterzy i tak dalej, oklaski i tak dalej, jakby wiemy, że na ulicy to wygląda, czy w sklepie zupełnie inaczej, ale to jakby już nie o tym. A z drugiej strony, no my się też, mam wrażenie, trochę kreujemy na bohaterów i jak przeglądam Instagram, to już nie poznaję ludzi, bo wszyscy są w maskach, przy ubicach i tak dalej. Co ty na ten temat sądzisz? Jeszcze tak w paru słowach, bo musimy kończyć. Więc słuchaj, pierwsza rzecz, która mi bardzo pasuje, to kreowanie się nad bohaterów jest bardzo dobrym ruchem marketingowym. My przez lata, o czym też nieraz rozmawialiśmy, mamy gigantyczny problem PR-owy w stosunku do zawodów medycznych, tak? Mówienie dalej, nawet tak jak mówi się o nas sama służba zdrowia, nie? Służby nie ma od lat 90. My się powinniśmy czuć obrażani, jeżeli ktoś na nas mówi służba. To tak jakby na policjanta 30-letniego powiedzieć milicjant, nie wiem, to tak jak się na ratownika medycznego mówi noszowy,
albo wiesz, albo sanitariusz na pielęgniarkę siostrą. Nie? To troszkę takie infantylne, obraźliwe. Więc super, że my się kreujemy na bohaterów, super, że my pokazujemy społeczeństwo ten heroizm naszej pracy i robimy świetną akcję PR-ową, która powinna być od lat robiona przez nasze izby. Tak? Społeczeństwo powinno wiedzieć, że my stoimy na pierwszej linii frontu, że mamy o uprawnieniach naszych, powinni wiedzieć o tym, jaka ta nasza praca jest ciężka i odpowiedzialna, bo w tym momencie się dowiedziało. Ale z drugiej strony, no, ja czuję, że to jest taka akcja, wiesz, jesteście fajni, poklepiemy was po pleckach, bo jesteście potrzebni, ale odnoszę takie wrażenie, że jak to wszystko przycichnie, ten plaster już trochę na ranie obeschnie i zacznie już tam się wszystko goić i odpadać, to w momencie, gdy my znowu podniesiemy głos i powiemy, że w systemie jest coś niefajnie, to będą teksty, wiesz, że nam zależy na pieniądzach, że jesteśmy pazerni, te słynne zdania, pokaż lekarzu, co masz w garażu, albo że o, bo pielęgniarka na trzech etatach to sobie nowe mieszkanie albo samochód kupiła i tak dalej, więc ta gloryfikacja odejdzie. Ja bym dążył do tego wysiłkiem całego środowiska, żeby zamiast tego, co robi nasze ministerstwo i biło nam brawo, tak, minister nasz kochany bije nam brawo i całe ministerstwo i dużo polityków, to żeby wreszcie zaczęli nas słuchać i robić prawo, które będzie z korzyścią dla nas w sensie takiego zabezpieczenia zawodowego, a dla pacjentów i dla społeczeństwa z korzyścią zdrowotną, bo jest dużo rzeczy, które można poprawić, dużo rzeczy, które można zrobić, i to by była dla mnie większa pochwała, czyli, nie wiem, zmiany w ustawie o zawodzie, które by zmieniały możliwości moje prawne, tak? Jakieś szersze ilości leków, czy jakieś inne fajne uprawnienia, zmiana możliwości mówiących o płacy minimalnej, to też by było fajne. Mówienie o warunkach pracy, o tym, żeby dążyć na przykład, że system państwowego ratownictwa medycznego stał się państwowym ratownictwem medycznym, faktycznie. I żeby tam były fajne warunki i godne zarobki, tak? Żebyśmy szli w tą stronę. Ja nie potrzebuję oklasków, nie potrzebuję, żeby ktoś mnie klepał po pleckach i mówił, że jestem fajny, tylko żeby faktycznie zadziałać i mnie docenić w inny sposób. I to by no to dobra, było Marcin. Najważniejsze. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za to no, krótkie spotkanie, ale bardzo owocne i bogate merytorycznie. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, więc cóż, pozostaje mi życzyć Ci wytrwałości i zdrowia, bo to chyba teraz najważniejsze. No tak, zdrowie się na pewno przyda i jeszcze taki szybki apelek na koniec. Słuchajcie, czytajcie swoje umowy dokładnie i pamiętajcie, że każda umowa jest do negocjowania i musi być w ramach obowiązującego prawa. I tyle, po prostu. Prawo jest bardzo dobra. Ważne. No, dobra. Dobra, dzięki dziękuję za Ci rozmowę. Ślicznie, miłego wieczoru. No i do usłyszenia i do zobaczenia. I tak jak powiedziałeś, zdrowia nam wszystkim. No. Dzięki, pa, pa. Hej.